Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Dodge'a Journeya z bardzo popularnym silnikiem 3.6 V6. Król amerykańskich szos, a właściwie może bardziej bezdroży, chociaż SUV to jest uniwersalny samochód, który jeździ i po autostradach, i po bezdrożach, aczkolwiek takich może mniej trudnych bezdrożach. Auto w Stanach może sobie jeździć na benzynie, bo tam mają benzynę tanią. U nas benzyna jest droga, chociaż może teraz podczas koronawirusa trochę staniała, to i tak bardziej opłaca się jeździć na gazie, bo gaz kosztuje 2 zł albo 1,80 zł, a nie 4 zł. Dlatego też klient zdecydował się założyć instalację gazową do tego Journeya. Zamontowaliśmy znaną i popularną instalację Stag, która bardzo dobrze sprawuje się w tego typu silnikach. Pentastar 3.6 V6 o mocy 211 kW, czyli 290 koni mechanicznych. Z instalacji gazowej widzimy rzeczy niezbędne, czyli filtry, sterownik ze złączem diagnostycznym, które są nam potrzebne podczas każdego przeglądu. Reszta elementów schowana jest pod obudowami i nie potrzebujemy do nich dostępu. Auto, które paliło dotychczas 10 do 15 litrów benzyny, będzie paliło od 12 do 18 litrów gazu, dzięki czemu klient będzie oszczędzał kilka tysięcy złotych rocznie, przejeżdżając kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Wnętrze Dodge'a bardzo ładnie utrzymane, bardzo ładnie wykończone czerwoną niteczką, także dodaje smaku sportowego charakteru. Deska rozdzielcza bardzo ładna, nowoczesna. Dodge w całej swojej gamie samochodów zmienił właśnie na taką kolorystykę czerwoną, a myśmy dołożyli zielony przełącznik benzyna gaz, który pokazuje nam w tej chwili, że silnik pracuje już na gazie. Widać to po tej diodzie świecącej się tutaj. Gdybyśmy go wyłączyli na benzynę, to przełączy się i wszystko zgaśnie. Jeszcze raz przełączamy i natychmiast po kilku sekundach mrugania zieloną diodą zaczyna świecić nią na stałe. I również cztery diody na górze zbiornika pokazują nam, że jesteśmy już na zasilaniu gazowym, a oprócz tego informują nas o stopniu napełnienia zbiornika gazowego. Zbiornika gazowego, którego było bardzo trudno tutaj zamontować. I zamontowaliśmy zbiornik 64-litrowy. Było to bardzo trudne zadanie, ale po kilku dniach walki udało nam się to osiągnąć, tak by klient nie musiał zbyt często tankować. 64 litry brutto to jest jakieś 55 litrów netto. Powinno to starczyć na około 300-400, a w skrajnie sprzyjających warunkach przy oszczędnej jeździe można i przejechać 500 km. Po tym przebiegu można zajechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć takim Dodge'em, zapraszam do salonów w Stanach, bo w Polsce nie jest on oferowany. Gdybyście Państwo chcieli, możemy na specjalne zamówienie sprowadzić Wam taki samochód. Wszystkich tych, którzy już sobie sprowadzą taki samochód albo jeżdżą podobnym samochodem, zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, tak jak ten klient od dzisiaj, zapraszamy na serwis, naprawy, przeglądy swoich instalacji gazowych. Wszystkich tych, którym spodobał się ten filmik, ten samochód, proszę o lajka, kciuka w górę i zapraszam na nasz kanał na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje montażu instalacji gazowych i inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania gazem. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem. Hej, na gazie!